Och, mamo, tato, czemu dzisiaj jest tak zimno? Tak samo wczoraj było. Och, Roxy, nie wiem jak ci to powiedzieć, ale niestety już się powoli zbliża jesień, ale tak powoli, tak bardziej we wrześniu już się powoli będzie zbliżać, a po jesieni niestety już się zbliża zima. No i dni będą się powoli robiły już takie chłodne. Właśnie, twój tata ma rację. Może być tak, jeszcze, Roxy, że parę dni jeszcze będą jakieś ciepłe. Może we wrześniu, jeszcze w tym miesiącu. Ale, no, nie, obiecu nie obiecuję ci tego. Aha, okej, okay. chociaż dzisiaj nawet jest ciepło, ale czemu nosimy dzisiaj derki? Bo dzisiaj powiedzmy nie jest aż tak ciepło. Aha, no dobrze. O, Krzadu, znowu zaczynasz? Nie, nie zaczynam. O, cześć. O, Star. Shadow, co wy tu robicie? Chodzimy sobie po pastwisku. Wy też macie derki? Zgadza się i widzę, że macie te derki w tym samym kolorze, co my mamy. A no właśnie, zauważyłam. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj nie jest aż tak ciepło. Tak wiemy właśnie mówiłem Roxy, że już powoli się jesień zbliża. Eh, powoli. Ja jestem ciekawy, jak tu będzie na zimę. No, jak jeszcze śnieg się pojawi. Co to jest śnieg? Roxy, śnieg to jest takie, um, że tak powiem, kula. Jest ona zimna i można z tego zrobić bałwana, lubię, nie wiem, jakiś domek lub coś. E, tak, Twoja mama ma rację, a zresztą sama zobaczysz. Aha, ale wydaje mi się, że jakiś śnieg to nie jest zbytnio ciepło. Jeśli wyjdziesz w terce takiej ciepłej, no to powinno być ci nawet ciepło. co i tak będę tęskniła za wiosną, lub latem, a szczególnie tęsknię za morzem. A właśnie star mi opowiadała, jak ona się tam znalazła nad tym morzem. Jak ty się tam znalazłaś? Kiara i to raz nam wszystko powiedzieli. Moja tajemnica. A Shadowowi powiedziałam, ponieważ jest to mój najlepszy przyjaciel. Prawda, Shadow? Tak. Opatrzcie, kto idzie. Cześć. O, cześć Katia, masz bardzo ładną derkę. O, dziękuję, mam taką zieloną, a widzę, że wy macie wszyscy takie niebieskie derki. Och tak, zgadza się. Och Katia, nie uważasz, że dzisiaj jest troszeczkę zimno? Cóż, z tego co sprawdzałam, no to jest trochę, ale nie aż tak. No właśnie, mówiłem właśnie ci star. Ach, nie zaczynaj. Tak samo jak z tym e, roz... E, no. Ach, e, tym ogrodzeniem, który, e, który został zepsuty, że tak powiem. Ile ci mam razy powtarzać, że ten temat jest zakończony już dawno. I to nie ja zrobiłem. Ech, no ciekawe. Wy się ta, zawsze tak kłócicie? A jak to nie przyjaciele? Ale potem się pogadzamy, prawda? Tak. Tak, fajnie. Katia, czy coś się stało? Nie, nie, jest ok. Opatrzcie, kto tam jest. Gdzie? <laughs> Och, dragon, kocham cię. Ja ciebie też, Kalifornia. Wiecie co, ja już pójdę. A. Katia, co jej się stało? Chyba chodzi o dragona. Coś mi się tak wydaje. Mamo, to wydaje mi się, że Katia się kochała w dragonie. Masz, racj masz rację, Roxy. Też tak może być. Ech, chyba jej złamał serce, co? Smutno mi z tego powodu. Naprawdę, by byli super parą. Ech, no nic. Czas leczy rany. Tak, może Katia w końcu nie będzie taka smutna i się pogodzi z tym. Tak. Cześć z kim? O, cześć Kalifornia, cześć dragon. Co wy tacy smutni? A właśnie, też wiedziałem, że tutaj była Katia. Gdzie ona jest? Poszła już. Czemu poszła? Jakby to powiedzieć, sprawy prywatne. A, okej. Okay. A jak wam się w ogóle żyje z Kalifornią? Co, dragon? Dobrze. Kocha moją ukochaną Kalifornię. Och, ja ciebie też, dragon. Tak. Właściwie, dragon, macie ładne derki też z Kalifornią. Ale powiem ci, dragon, że masz taką samą derkę, jak miała Katia. Też była zielona. Tak, widziałem, ale nadal się zastanawiam, czemu Katia jest taka smutna od paru dni. Może ją zapytaj o to, co się dzieje. Też tak myślę. Dobra, my już będziemy szli z Kalifornią, bo musimy coś zjeść. Dobra, to do zobaczenia. Pa! No nic, to my też się już zbieramy. Okej, okay, to pa. Pa.